Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Brzęczysz-Czykiewicz. A ja Michał Pasmi-Brulski i to jest Centur Express. Zanim zaczniemy wiadomości, spójrzmy na pogodę. Dziękuję, dzień dobry. Jest 13 stopni i ładny w Krakowie. Jest 11 stopni i pochmurny w Wrocławiu. Jest 12 stopni i bryzyko w Gdańsku. And jest 2 stopni w Mrozie Botisem. Dziękuję, Ali. A teraz wiadomości. Dalej jest ciągnie samolot MH370 z Malorzy. Już ponad miesiąc trwa ciągnie i eksperci świadczą ja za niestety. Przepraszam, panie Michale, ale muszę cię przerwać. Mamy nową wiadomość, że Kim Kardashian, żona Kanye Westa, urodziła nowe dziecko. Będzie się nazywało Wild Wild West. Wracamy do pana Michała. A teraz inna wiadomość. Napadzie wrasta w Ukrainie, kiedy se protesty po-ruskie zajęli budynek państwowy. A Władimir Putin chce zacząć rozmowy z USA i z... Jeszcze raz przepraszam, ale mamy następną ważną wiadomość. Młody piosenkarz Justin Bieber zrobił sobie nowy tatuaż Thug Life na brzuchu. To jest jego 12 tatuaż i spróbujemy wydać zdjęcie najszybciej jak możemy. Michał? A teraz na miejscu, w wypadku pani Forgot Me Pansky. Dziękuję, Michał. Nazywam się Krystyna. Jestem nazwą w New Britain, Connecticut. I teraz stoję przed budynkiem, który się pali. Nie wiemy w jaki sposób rozpoczął się ogień. Mamy zwiadka, z którym będziemy mieli wywiad. Nazywa się Jan Oszycki. Pani! Co pan widział? Widziałem pana uciążego z budynku. Jak on wyglądał? Był wysoki i czuli miło na sobie niebieską kurtę. Bądź ostrożny, on jest niebezpieczny. Dlaczego jest niebezpieczny? Bo on siedział po rosyjsku trzymać ogień. A dlaczego pan nie zadzwonił na policję? Bo wolałem być w telewizji. Dziękuję panu Oszycki. Ze teraz... Ty bandyto! Chodź tu! Gdzie ty idziesz? Chodź tu! Nie uciekaj! Gdzie ty idziesz? Och! No uderzył go samochód. Oj, wygląda, że on już nie żyje. I to jest koniec wiadomości. Dobranoc. Już ponad miesiąc trwa ciągnie i eksperci przewidują, że niestety 20... Już ponad miesiąc trwa ciągnie i eksperci przewidują, że niestety 20... niestety dużo pasażerów. Już nie. Przepraszam, pan Pesmy Bruski, ale mamy... Shit! I totally lost it, I totally lost it. Shit! Przewidują, że niestety dużo pasażerów już nie jest na f***ing samolot. Dziękuję, Ali. A teraz wiadomości. Ale jest ciągnie samolot na f***ing. Dziękuję, dzień dobry. Jest to nasze... I teraz stoję przed budynkiem, który się pali. Nie wiemy w jaki sposób rozpocząć się pali. Jak on wydaje?
Wil wysoki i czuli miłał na sobie niebieską kotonkę. Bardzo strądzi on jest niebieską.